W ostatniej odsłonie przed przerwą obiadową chciałbym, żebyśmy weszli odrobinę do Psalmu 119. Psalm 119, ja nim się zajmuję w ostatnim czasie. Dobrze. Najpierw chcę powiedzieć coś o akrostychu. Znany wam jest termin akrostych? Alfabet hebrajski ma 22 litery. I akrostychy są między innymi psalmy, które mają 22 wersety. I wtedy każdy werset rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Taka konstrukcja to jest akrostych. Niektóre Biblie mają nawet pokazane te litery hebrajskie przy tych wersetach z boku. Masz taki przykład, nie? No, jest trochę przykładów, które mają. Tutaj chcę podkreślić, że kompozycja psalmów takich, które są akrostychami, jest ich sporo. No to jest taki kunszt kompozycji. To nie jest tak ad hoc pisane w chwili emocji tylko widać, że ten psalmista, natchniony psalmista, bo to się dzieje z Bożego natchnienia oczywiście, tak układał te psalmy, żeby miały kolejna litera, czyli coś od początku do końca, nie? No Bóg jest alef i tau, trzeba by powiedzieć po hebrajsku, jak Apokalipsa mówi alfa i omega. Więc jest wszystkim, jakąś pełnią, nie? Natomiast mówię, że psalm 119 jest wyjątkowym akrostychem, ponieważ ma nie 22 wersety, a 176 wersetów. On ma 22 razy 8. W psalmie 119 każda ósemka wersetów zaczyna się od kolejnej litery. Ja pokazałem pierwsze 16, tutaj macie na slajdzie. I zobaczcie, to są pierwsze 8. Alef. Każdy werset ma tą samą literę na początku. Na początku, bo początek jest po prawej stronie, jak wiecie, w hebrajskim. A tutaj druga literka. Bet. I tak każda ósemka to kolejna litera alfabetu hebrajskiego. Nie? Co wyobrażam. Bardzo czekam na spotkanie z autorem psalmu 119, bo bardzo mnie fascynuje ta postać, chociaż jest anonimowa, jaką Bóg wykorzystał do tego psalmu. Uważam, że psalm jest wyjątkowy w swojej wymowie i nie przypadkiem on jest dzisiaj omawiany podczas tej części wykładów o Biblii, o Słowie Bożym w kontekście tożsamości ucznia Chrystusa. Nie? Bo myślę, że ten psalm 119 to jest taki hymn na cześć Bożego Słowa, hymn pochwalny Bożego Słowa, a jednocześnie przewodnik dla Bożego sługi. On nie tylko wychwala Boga jako tego, który dał słowo, prawo, napomnienie i mnóstwo jeszcze innych określeń do Bożego Słowa, ale też pokazuje praktyczny wymiar i zastosowanie. W moim odczuciu, jak czytam ten psalm, wnikam w jego treść, nic się nie zdezaktualizowało do dnia dzisiejszego. Ten psalm jest ze wszech miar aktualny. To
co się wydarzyło w Chrystusie, jeszcze raczej umacnia pewne wartości tego psalmu, niż go w jakiś sposób przesuwa w otchłań przestarzałości, tak bym powiedział, jak to się by mogło myśleć, ponieważ jest to część Starego Testamentu, a nie Nowego, no to niekoniecznie może być tak mocno zastosowany przez chrześcijan. Nic podobnego, wydaje się on uniwersalny i ponadczasowy. Dobrze, to na razie o budowie wygląda tak. Jeszcze można powiedzieć, że prawie każdy werset mówi o słowie. Tak. To jest tam tylko jeden czy kilka? Chyba nie ma żadnego, wiesz. Może przetłumaczenie, to zależy. Tak, no czasami są jakieś linie, które mówią o położeniu, położeniu psalmisty, że on tam prosi o pomoc w niedoli czy w czymś tam. Tutaj nie ma akurat słowie, ale jak się przeczyta ciąg dalszy, coś tu. To wszystko jest w kontekście Bożego Słowa. Tyle synonimów, tyle różnych określeń Bożego Słowa, tyle praktycznych zastosowań, to jest takiego naładowania nie znajdziemy chyba nigdzie indziej w Biblii. Nie? Dlatego ten psalm zyskuje, pokazując tą świętość, wielkość Bożego Słowa. Powiem wam kilka takich praktycznych rzeczy, bo ja to robię w tej chwili. Jestem w trakcie dociekań nad psalmem 119 i kwestia jest tego rodzaju. Jak ugryźć taki psalm? Bo tam jest naprawdę jest chaos myśli. Jak się zaczyna go czytać, to jak się przeczyta tylko ciurkiem, no to dużo rzeczy umyka. To jest taki tekst, na którym się trzeba pochylić. I pierwszą rzeczą, jaką wydaje mi się do jakichś osobistych dociekań nad tym tekstem, to podzielić sobie go na 22 ósemki. To jest takie naturalne, już wynikające z budowy tekstu. Tekst sugeruje, że to jest 22 ośmiozwrotkowe części, ośmiowersetowe części. I co ja, jaką ja metodę obrałem przy analizie tego psalmu? No, najpierw postarałem się zobaczyć budowę każdej cząstki tego psalmu, uchwycić jakieś myśli przewodnie, które tam się zawierają, jakąś esencję, kwintesencję treści i ująłem to w jednym zdaniu. Czyli pierwsze 8 wersetów i napisałem jedno zdanie, o czym tak gdzieś mniej więcej ten tekst w całości mówi. I tak zrobiłem 22 razy przy 22 tych tekstach. Tak na marginesie przepiękne studium. Przepiękne dociekanie. No brak mi słów, żeby opisać, ile mi daje, powiedzmy, patrzenie na ten tekst, wnikanie w jego głębokie treści. Ale staram się to robić z jakąś logiką, z jakimś sensem. Nie? Więc jeśli są 22 części, to pewnie każda część ma jakąś tam indywidualne przesłanie, nieco się różniące od innych, chociaż ono jest tak podobne. To jest przez to trudność w zobaczeniu kompozycji tego psalmu, bo tam właściwie wszystko jest paralelne i wszystko mogłoby ze sobą pasować. Nie? I to przez to jest pewien problem, ale mimo wszystko da się to wyodrębnić. Jak już zebrałem te 22, za chwilę wam pokażę, na razie tylko mówię o warsztacie, nie? Taki, jaki ja sobie sam podjąłem do tego dociekania i no, serdecznie zachęcam, żeby w to wejść, bo wierzę, że łatwiej, więcej jest jako wynik osobistej pracy nad tekstem, niż otrzymanie gotowca na taki czy inny temat. Gotowiec może być inspiracją, potrzebną inspiracją bardzo często, ale myślę, że nigdy nie zastąpi osobistego dociekania. I kiedy już zebrałem te 22 takie hasłowe opisy, starałem się zobaczyć, jakie są związki między tym, co mi tam wyszło z każdego z tych tekstów. No i tak udało mi się złapać mniej więcej kompozycję całości, która wyszła mi tak. Może być mało czytelne, ale to są 22 części. Tu jest pierwsza, tu jest ostatnia. Tu są, przy każdej jest ta literka i to jest to, co mówiłem, jakieś główne przesłanie danego fragmentu, nie? I jak zacząłem się zastanawiać, to pierwsze cztery i ostatnie cztery ułożyły mi się w taką myśl paralelną. To, co jest na niebiesko. Tu jest na niebiesko i tu jest na niebiesko, nie? Że z tych czterech wyciągnąłem jeszcze jedno jakieś przesłanie z tej czwórki tekstów.
Podobnie jest w częściach B i B1, które są w jakiejś paraleli. No i... No, chyba się lepiej nie da. No, ja starałem się zmieścić to na jednym slajdzie i on to już... Tak, poświęcimy chwilę, żeby zobaczyć całość i omówię dzisiaj, no, wybrałem 4 kawałeczki, ten pierwszy i ostatni i te, co mi wyszło w samym centrum. Ale od ogółu. Najpierw, jeśli chodzi o te pierwsze 4 fragmenty, to przykazania są dane do przestrzegania. Przykazania są po to, żeby je przestrzegać. To taka prosta prawda, która jest tutaj zawarta. Ale Bóg otwiera oczy na te przykazania. To nie jest tak, że ty będziesz czytał i będziesz to wykonywał jak jakiś tam kodeks postępowania cywilnego czy inny. Nie. To masz pewne prawo, pewne Boże Słowo. Bóg otwiera oczy. Akcent na ogromny pożytek z ich wcielenia. I ten pożytek to uleczenie, podniesienie na duchu i szerokie serce. Tam jest takie określenie w tej czwartej części. Czyli mamy to przestrzegać, Bóg otwiera oczy i jest pożytek z tego. Jest pożytek. Uleczenie, podniesienie z upadku, jest to szerokie serce. Bardzo ciekawy termin. Dzisiaj nie będziemy się nim zajmować. Nie ma na to czasu. I ostatni fragment. No, to jest tak. Prawo Boże jest do przestrzegania, Bóg otwiera oczy, jest ogromny pożytek, ale potrzebna jest modlitwa. Bóg odpowiada na modlitwy człowieka, który ma próby, bo nie jest łatwo przestrzegać, bo na drodze tego przestrzegania są różne kłody. No i w tym momencie, jak masz jakąś kłodę, leżysz, Panie, podźwignij mnie. Niech Twoje słowo będzie moją rozkoszą, niech moje Twoje słowo mnie prowadzi. Tak jest. I Bóg odpowiada, by właśnie pomóc w próbie, by trwali przy Bożych prawach. Pani kontrastuje z tym przypowieścią sierpca. No. Nie, to tak dzisiaj starałem się takie teksty, pełno jest w Biblii tego typu tekstów na taki temat, nie? Ale i ta przypowieść, i ten psalm 119 do mnie powalił zupełnie, jak on głęboko o tym mówi. Teraz to zielone, te fragmenty, mówią obowiązek Bożego sługi w uczeniu się dniem i nocą. Czyli prawo jest, żeby je przestrzegać, no ale trzeba się go uczyć. To nie jest tak, że ono wejdzie sobie samo. Bóg chce, żebyśmy my przy tym słowie pracowali, żebyśmy się go uczyli. Nie? Dniem i nocą, właśnie, to zaznaczyłem to. Zachowanie uczeniu się i zachowywanie Bożego Słowa, by żyć z nadzieją w Bożej łasce. Czyli uczenie się i zachowywanie, wydawanie owocu, no, idąc tą przypowieścią dzisiejszą, by żyć z nadzieją i w Bożej łasce. Czyli nadzieja i Boża łaska tam jest wyeksponowana w tym fragmencie. Słowo jest źródłem nadziei i mówi o Bożej łasce i w praktyce jest ona okazywana. I tutaj poniżej Bóg jest obrońcą sługi, który pragnie Słowa Bożego jak powietrza. Pragnie Bożego Słowa jak powietrza. Tam są takie określenia. Prosi o zrozumienie, by koncentrować się na ich stosowaniu. Nie? Czyli uczę się, ale Boże, dopomóż mi, abym obce rzeczy nie przyćmiewały tego, co ma być głównym kierunkiem mojego życia. Koncentracja na zastosowaniu tego Bożego Słowa. No i wreszcie to, co jest na czerwono. Bo tak, tu jest przestrzeganie, tutaj uczyć się dniem i nocą, by żyć z nadzieją w Bożej łasce, a tu właśnie wchodzimy w najgłębszy aspekt tego zagadnienia. Bliska więź Boga z człowiekiem rozmiłowanym w Jego Słowie. Wspiera w sytuacji beznadziejnych, daje zbawienne życie.
Czyli jest akcent na więź z Bogiem. Czyli nie chodzi tylko o mechaniczne czynności do wykonania, nie? Ale wchodzi się w Boże relacje. No i teraz te relacje, no, tu są szczególnie w tym akcentowanym fragmencie, że wspiera Bóg, który mamy tą relację przez to słowo, bliską więź i daje zbawienne życie. To tak w dużym ogóle widzę ten cały fragment. Myślę, że będę jeszcze pracował przez parę miesięcy nad tym tekstem, żeby go tak doszlifować już ostatecznie i do końca. Natomiast już się dzielę tym, z czym jestem, i nie będę wchodził w te wszystkie poszczególne, bo to musielibyśmy do wieczora siedzieć, to jest tak pasjonująca rzecz. Będę przechodził do następnego slajdu. Mogę? Mnie tak uderzyło też. Dobrze, żem został pokorzony, abym się nauczył ustaw. No tak, nie, tam takich perełek to jest całe mnóstwo, nie? Jeszcze pierwszy, drugi, że właśnie, żeby być błogosławionym, trzeba się stosować do tego słowa, to błogosławienie wynika z nas. Tak. A mi taka myśl przyszła, że wydawajcie uczynki godne waszej wiary, to znaczy uczcie się Słowa Bożego. Co tak jeszcze? Uczynki wiary właśnie z głębiami, uczynki się Słowa Bożego. Aha, dokładnie. Dobrze, to tak ogólnie. Przejdźmy do pierwszego kawałka, czyli wersetów od 1 do 8. Według mnie ma taką budowę koncentryk, czyli pierwsza część, druga część i coś w środku, akcent, nie? Paralelna z brzegu i w środku jakiś taki akcent. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują według prawa Jahwe. Błogosławieni, którzy zachowują jego upomnienia, całym sercem go szukają. Którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą jego drogami. Zobaczcie te podobieństwa, te rymy myśli. Błogosławieni, których droga nieskalana. Którzy nie czynią nieprawości. Jeszcze raz. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy nie czynią nieprawości. Teraz. Którzy postępują, bo droga nieskalana, to jest takie bardzo ogólne powiedzenie. No. A to jest nie czynienie nieprawości. Ale co to jest droga nieskalana i co to jest czynienie nieprawości? Nie czynienie nieprawości. Postępują według prawa Jahwe. Taka nieskalaność, kroczą jego drogami. Czyli to jest kolejny rym myślowy, widzicie to, nie? Kroczą, postępują według prawa Jahwe, kroczą jego drogami. Czyli powtarza tą samą myśl nieco innymi słowy. I teraz w centrum tego fragmentu. Błogosławieni, którzy zachowują jego upomnienia, całym sercem go szukają. To jest pierwszy fragment, który mówi, że to nie jest tylko zewnętrzna etyka, ale to jest szukanie Boga, więzi z Nim, bliskości z Nim, nie? Jako kierunek. A praktyka życia, konsekwencja tego. To jest tutaj na razie tak delikatnie zasygnalizowane, ale szerzej będzie dalej. Zobaczmy, co na dole. Wersety od 5 do 8. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Chcę Ci dziękować szczerym sercem, gdy nauczę się wyroków Twojej sprawiedliwości. Przestrzegać będę Twych ustaw. Nie opuszczaj mnie nigdy. Proszę zwrócić uwagę, że w tym pierwszej części, a to nazwałem, kto jest błogosławiony, aspekt ogólny.
błogosławieni, tacy, ogólnie błogosławieni. A tutaj wartość przestrzegania Bożych praw, aspekt osobisty. Tu jest moje, nie? Nie doznam, zważać będę, chcę ci, nauczę się, przestrzegać będę. Nie? Czyli jest jeden obraz, błogosławieni ogólnie, tacy. I teraz ja taki chcę być, nie? Ja, to moje pragnienie. Nie? To takie ciekawe jest położenie, aspekt osobisty z takim ogólnym w tym psalmie. Relacja stworzenia i stwórcy. No. Oby moje drogi były niezawodne. Przestrzegać, oby moje drogi były niezawodne. Nie opuszczaj mnie nigdy. Wydaje się, że to jest bardzo ważna myśl. Właściwie to, co jest zawsze maksymalnie z lewej strony, to jest podstawa tego, co się może dziać dalej z głównym akcentem włącznie. Czyli oby moja droga była niezawodna, nie opuszczaj mnie nigdy. Droga będzie niezawodna, kiedy będziemy wiernie przy Bogu i Bóg przy nas. Nie widzisz tego. Dobrze. To jest narracja do stworzenia, że nie opuszczam nigdy, tak? Co ma wspólnego niezawodność z nieopuszczaniem nigdy? No zastanów się. Może być tylko twoja droga niezawodna bez Boga? Nie, no oczywiście. No i oczywiście. Są dwie różne myśli, a nie tak samo. Oby moje drogi były niezawodne, a będą takimi tylko wtedy, kiedy ty będziesz blisko mnie. Także jak mówię, oby drogi były niezawodne, nie kładę akcentu na to, ile ja mam do zrobienia, tylko kładę nacisk, co Bóg zrobi, kiedy mnie nie opuści. Dla mnie to jest. Ale między B a B1, widzisz paralelę? Kalka. To jest kalka. W przestrzeganiu twych ustaw, przestrzegając będę twych ustaw. Nie? Trzeba pamiętać, że paralelizm to nie tylko jest synonim i anteza, ale też synteza, czyli coś, co uzupełnia, dodaje rzeczy do pierwszego zwrotu. I mi się wydaje, że ta pierwsza para jest taką syntezą. Ona coś mówi tutaj, ale rozwija to w tej końcowej frazie, że to jest możliwe, kiedy Bóg nie opuści. Nie? Oby moje drogi były niezawodne, no to nie opuszczaj mnie nigdy, bo tylko wtedy będą niezawodne. Dla mnie to się klei. My mamy Boga nie opuszczać. Bo ja myślę. Bo Bóg nigdy nie opuszcza, tak? Tylko my możemy opuścić Boga, to my mamy go nie opuszczać, tak? Ja to tak rozumiem. Znaczy, to działa w dwie strony. To działa w dwie strony, tak, myślę. No tak, moja ręka nie jest za krótka, żeby wam nie pobłogosławić, ale to wasze grzechy oddaliły mnie. Czyli tu jest przyczyna i w człowieku, i skutek Boży, nie? A to jest wynik tylko nieposłuszeństwa człowieka. Bo Bóg jest stały. Poczekaj, Mariusz, coś chce jeszcze? Nie jest, taka krótka nie opuszcza mnie zupełnie. Nie zupełnie, nigdy. Nie opuszcza mnie zupełnie. No. Słowo zupełnie myślę, że może być synonimem do nigdy. Takie permanentne nieopuszczenie, nie? To jest taka myśl, nie? Ale faktycznie no Bóg w historii Izraela opuszczał ich, nie? Opuszczał ich, ale z powodu ich bałwochwalstwa, ich odstępstwa, to jest częsta praktyka w Izraelu, nie? A tak jak opuszcza, że strzeże ich, że nie dzieli z tego. No, ale w tym opuszczeniu to jest ciekawe, bo jest takie powiedzenie hesed w języku hebrajskim, którego Bóg jest hesed, którego Bóg, właśnie to jest różnie tłumaczone, to jest taka wierność, przywiązanie, i którego uosobieniem jest Bóg, i on jest taki hesed w stosunku do Izraela, ci nabroili tak maksymalnie, ja to szczególnie zobaczyłem w Jeremiasza 31 chyba, kiedy, czy Efraim nie jest tak drogim synem, ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać. A Efraim to jest północne królestwo izraelskie. To jest najgorsza gangrena, jaka kiedykolwiek była w historii. Nie? To pokazuje tą Bożą miłość, Bożą łaskę, Boże przywiązanie no w tak szczególny sposób, że aż boli. No ale wracając tutaj. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Chcę Ci dziękować sercem, gdy nauczę się wyroków Twojej sprawiedliwości. To są takie no, dwie myśli akcentowane, że z jednej strony nie doznam wstydu, będę miał powody do wdzięczności, ale wspólny mianownik jest, gdy zważać będę na wszystkie Twoje przekazania, gdy nauczę się wyroków. Bo żeby zważać na nie, to muszę się ich nauczyć. Muszę się ich nauczyć. Więc akcent w tym fragmencie osobistym, że jest z jednej strony modlitwa. Gdybyś, to są dwa akcenty, które mówią o dwóch aspektach błogosławieństwa wynikające z tego, o czym mówimy powyżej. Więc nie doznam wstydu, będę miał powód, żeby dziękować, ale przyczyna jest wspólna. Gdy zważać będę na przykazanie, gdy się ich nauczę. No, to nie jest łatwa materia, natomiast te powtórzenia takie jeden do jeden są tak wyraźne, że one ci sugerują, że to, co jest z boku, no, musi mieć coś wspólnego, ponieważ to, co jest dalej, jakby ma wspólny pień. Bo właśnie w dwójce oczy, jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają jego postanowień i szukają go z całego serca. I myślę, że to jest odpowiedź, że trzeba znać, ale że pana trzeba szukać. I szukać jego jako osoby. Nie? Dla mnie to jest ważne, żeby tego nie pominąć, żeby dociekanie nad tym to nie było taką intelektualną rozrywką tylko. No. No i coś znajduje się w środku. Ty na to dałeś swoje przykazania, by ich pilnie przestrzegano. Nie rozumiem tego podziału. Pierwszy, gdyby nawet nie wchodząc w detale, pierwszy mówi ogólnie. Błogosławieni są tłumy ludzi, którzy są tacy. Od 1 do 8. Nie, ja powiedziałem wcześniej, że jest 22 ósemki. Bo ja myślę, że od 1 do 22. Bo to też nie. 8 wersetów to jest alef, następny 8 to jest bet. Tam są 22 ósemki. 22 ósemki są. Nie ma 8 20 razy 22, tylko 22 razy 8. Ja pokazywałem, zobacz to jeszcze raz. Ja rozumiem, co mówisz. Nie? To jest tyle tych wersetów, które tak naprawdę, tych części, które są ze sobą powiązane w naturalny tak. sposób, bo są skierowane. Wszystkie mówią o Bożym Słowie w różnych aspektach. Tak, jak tutaj Marek zwraca uwagę, to jest czasami takie... Zgadza się. Natomiast no, tekst podpowiada. Bo można bardzo łatwo znaleźć różne takie właśnie. Tak, tylko ten tekst daje pierwszy sygnał z tekstu, że masz po 8 wersetów od Alef. Nie? I że to ma już jednostki, więc ja się zatrzymuję w tych ósemkach, ponieważ tekst mi podpowiada, że te ósemki trzeba traktować jako jednostki tematyczne. Delimitacja może już z głowy, tak? Tak, przynajmniej. A później zajmuję się każdą ósemką oddzielnie. I tak. Teraz zobaczmy, to jest Alef, to jest pierwsza literka, nie? Tutaj w tym psalmie. A teraz jest 22 po tej stronie. Ogólna idea tego tekstu, jakiego starałem się ubrać jednym słowem. No. Jahwe wspiera tych, którzy wołają do Niego, którzy rozkoszują się Jego prawem. Czyli takie dwie myśli. Raz, że wołanie do Boga. I rozkosz nad jego prawem. To jest ciekawe określenie, bo jakby się to powiedzieli, no mam się rozkosz mieć nad Bożym prawem. Co to może znaczyć, że jest rozkosz? Na razie tu jeszcze może... Poczekaj, on będzie, zaraz poczekaj. Tutaj. O rozkoszu. Aha. I to jest jakaś. 184. To jest w akcentowanym miejscu. Dlatego w tym ogólnym opisie tego całego fragmentu, bo wiadomo, jak masz 8 wersetów, one mówią o czymś i weź to w jedno zdanie, jaka tam jest myśl taka zawarta, jakaś esencja, nie? To powiem, że powiem tak, napisałem krótko, bo miałem dużo czasu. Także to jest, no nie jest to tak, ale
Ponieważ tekst podpowiada, że 22 ósemki, to staram się z każdej ósemki wyciągnąć esencję i później między tymi ósemkami zobaczyć, jakie gry słowne się toczą. A to wszystko, nawet jeśli gdzieś błądzę w tych swoich dociekaniach, to samo zajmowanie się tym, muszę powiedzieć, to jest, no właśnie, muszę to powiedzieć, taką rozkoszą, że nie da się tego z niczym porównać. Nie? To jest, wiesz, samo zajmowanie się Bożym Słowem, gdy się chce docieć tam gdzieś głębiej, daje takie pozytywne rzeczy. Krzysztofie, palec. Nie, bo ja tak myślę, bo szczęście jest miłością wtedy, gdy stosuje Boże przykazanie. Taka właśnie przykazanie. No. A możesz je stosować dzięki temu, że jesteś blisko Boga i Bóg cię w tym wspiera, podnosi, kiedy ty uchybiasz, ty się oddalasz. No to jest właśnie taka prawda o życiu też naszym. Dobrze. No pierwszy fragment to jest ta modlitwa. To niech wołanie moje dojdzie do ciebie, o Jahwe. Niech dojdzie do ciebie moja modlitwa. No to tutaj chyba aż bije po oczach paralelna myśl, nie? Przez swoje słowo daj mi zrozumienie. Wyzwól mnie według twojej mowy. Aha. Czyli zrozumienie, a tu jest jeszcze wyzwolenie. Nie? Czyli Słowo Boże wyzwala. To też myślę, że to jest pewien worek pojęciowy, bo jak powiedziałem, ten psalm jest bardzo skondensowany i myśli, które są tutaj zawarte, one mają później wiele przełożeń w całej Biblii. Nauczanie całej Biblii gdzieś ma tutaj jakieś swoje małe zajawki często. Ja nie robiłem jeszcze paraleli, bo ten psalm do innych miejsc ma dziesiątki, jeśli nie setki paraleli. Innych odniesień w innych miejscach Biblii, które mówią o czymś podobnym. Także naprawdę ten psalm jest wyśmienity, znakomity, cudowny. Na końcu też jest modlitwa. Niech żyje moja dusza i niech cię chwali. Niech mnie wspierają twe wyroki. Błądzę jak owca, która zginęła. Szukaj swego sługi, bo nie zapominam o twoich nakazach. To mi się też podobało. Szukaj swojego sługi. Nie? No, i też gdybyśmy chcieli o tym szukaniu znaleźć inne miejsca w Biblii, to nam się zaraz cały worek wysypie tych rzeczy. Nie? Także jest wielka rzecz. Ale w środku nazwałem to hymn uwielbienia na cześć Boga, który uczy swoich ustaw, sprawiedliwych przykazań. Niech moje wargi zabrzmią hymnem, bo nauczasz mnie swoich ustaw. Niech mój język opiewa twą mowę, bo wszystkie twoje przykazania są sprawiedliwe. Taka potężna radość. Widać w tym takie uniesienie psalmisty na temat tego Bożego Słowa. Jaka ona jest wielka, jakie wspaniałe. I to też widać jeszcze jedno osobiste przeżycie. To nie pisał żaden teoretyk. No i ten fragment, który po opiewaniu jest przeniesieniem do nas. To jest ogólnie opiewanie słowa i teraz jak to ma dla mnie wpłynąć? Twoja ręka niech będzie mi pomocą, bo wybrałem twoje postanowienia. Pragnę twojej pomocy, o Jahwe, a prawo twoje jest moją rozkoszą. No, kochani... Proszę? Dlatego rozumiesz na pewno dniem i nocy. No właśnie. I to słowo rozkosz, tak się wydawało, że my często stosujemy nieco innych realiach życia, że tak powiem, ale w kontekście Bożego Słowa to pasuje i to bardzo. Nie? To przenosi człowieka na takie wyżyny, na takie niesamowite rzeczy, że naprawdę... Pewnie na to psalmu pierwszego, nie? Tak. Dobrze, jeszcze... Tą 11 i 12 mówiłem, że krótko omówimy. Czyli to, co według moich obserwacji jest w samym centrum przesłania. I tutaj pokazuje psalmista stan jakiegoś prześladowania, jakiegoś ucisku. Nie? I to mi się podoba w tym psalmie, że on nie jest tylko takim opiewaniem Bożego Słowa bez pokazywanie jakichś takich fragmentów związanych bezpośrednio z naszym życiem. Tak, mówi o tym, że no, dzieje się coś. Ten psalmista ma takie różne stany,
ale przez to, że ma takie różne stany, to on jest taki bliski, no taki jest taki po prostu normalny, jak każdy z nas, który ma swoje radości i smutki, wzloty i upadki, a jednocześnie jedna rzecz wspólna, takie skoncentrowanie na Bogu i Jego Słowie. I myślę, że to jest kierunek dzisiaj ucznia Chrystusa, który tak chce być skoncentrowany na Bożym Słowie. Ustaje moja dusza, dążąc ku Twemu zbawieniu. Pokładam nadzieję w tym Słowie. Bo chociaż jestem jak bukłak wśród dymu, właśnie to taka też metafora, która nie do końca jestem czytelna, to jej mówi, ustaje moja dusza, dążąc ku Twemu zbawieniu, jestem jak bukłak wśród dymu. To jest to ustawanie duszy. Bukłak wśród dymu. No, bukłaki są ze skóry. One służyły do przenoszenia płynów i wina. Płynów, no. Wody, wina. Wody nie. W tych warunkach się. No nieważne. W każdym razie Pan Jezus też mówił o starych bukłakach, nowych bukłakach, nie, że taki dobry, nowy bukłak to jest taki elastyczny jeszcze, nie? Natomiast wyobraźcie sobie taki bukłak pusty w dymie. Dym się bierze z ognia, nie? Czyli taki bukłak, który siedzi w jakiejś takiej wędzarni, to on po prostu wysycha, kruszy się i się do niczego nie nadaje, nie? Jest, i tak mówi za sobie, jestem jak bukłak wśród dymu, nie? Ta metafora dla współczesnych była jasna, dla nas nie do końca, ale myślę, że jak sobie wyobrazimy taki bukłak gdzieś w bliskości ognia, w zasięgu jego dymu, no to ta skóra no bardzo szybko. No. Nie. Coś pozytywnego i jest takim złym otoczeniem. Tak, tak. No on mówi, to jest w kontekście tego, ustała moja dusza, nie? Ja jestem jak ten bukłak wypalony, wysuszony, który się już później do niczego nie będzie dodał. To jest taka metafora na stan przygnębienia, ale mówi, mimo to pokładam nadzieję w Tobie, nie zapomniałem Twych ustaw. I to jest piękny kierunek. I to nie jest miły Pan? Oczywiście, że tak. Że człowiek mamy różne momenty, dotykają nas bardzo różne przygnębiające chwile, okoliczności, ale w tym wszystkim, no właśnie, jestem w Twoim Słowie, nic nie żadna okoliczność zewnętrzna nie odbiera mi radości, którą mam w Tobie, w Twoim Słowie, nie? Ustają moje oczy, spoglądając ku Twemu Słowu. Ile dni Twemu słudze zostaje? Ale ustają moje oczy, ale gdzie one patrzą, nie? Kiedy mnie pocieszysz? To jest pytanie. A na końcu, kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach? To pytanie też się pojawia często. Habakuk też tak woła. Nie? I myślę, że każdy z nas. Panie, jak długo jeszcze? Nie? To jest takie naturalne wśród Bożych słów. Nie? Tutaj końcówka mówi, niemalże pokonali by mnie na ziemi. Ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień. Według Twojej łaski zapewnij mi życie. Ja zaś chcę przestrzegać napomnień Twoich ust. Nie? No i wreszcie to centrum. Doły wykopali na mnie zuchwalcy, którzy nie postępują według Twojego prawa. Wszystkie Twoje przykazania są wierne. Gdy kłamstwem mnie prześladują, pomóż mi. Doły wykopali, pomóż mi. Nie postępują według Twojego prawa. Kłamstwem mnie prześladują. Wszystkie Twoje przykazania są wierne. Nie? Czyli taki jest pierwszy akcent główny, aby w obliczu prześladowań, troski związanych z prześladowcami, zachować ten wzrok zwrócony na wierne Boże Słowo. Bo ta wierność, to jak mówiliśmy o Mateuszu, nie sam człowiek chlebem żyje, ale każdym słowem, to ma takie bardzo praktyczne przełożenie. Tam w Izraelu to była manna codziennie. Żyją słowem, masz mannę codziennie. To jest efekt Bożego Słowa. Nie? Jakiś bardzo taki rzeczywisty wymiar. Tutaj praktyczny wymiar, doły wykopują, ale Twoje Słowo jest wierne. Ty mnie zachowasz, ja wierzę w to. Polegam na tym, zwracam się do Ciebie, pomóż mi. Nie? To jest dosyć ważne, no, w kontekście tej całości. No i jeszcze na koniec. No, z natury rzeczy przechodzimy tak pobieżnie, ale mam nadzieję, że przynajmniej będzie to impuls, żeby wejść też tak głębiej, dokładniej w treść tego psalmu.
Słowo Jahwe trwa na wieki, daje zbawienne życie tym, którzy rozkoszują się Bożym Słowem. Nie? Tu znowu jest ten element tego rozkoszowania. I słowo Jahwe i jego wierność są wieczne. Wszystko jemu służy. Też taka fajna myśl. Wszystko jemu służy. Słowo Twe Jahwe trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. Wierność Twoja trwa z pokolenia na pokolenie. Umocniłeś ziemię i trwa. Według Twoich wyroków trwają do dziś, bo wszystkie rzeczy Ci służą. Czyli to jest Boże dzieło, nie? Niezmienne, trwałe, mające solidny fundament. Więc co? Należą do Ciebie. I to jest jedyny mądry kierunek, żeby należeć do tego, który jest takim Bogiem pewnym, na którym się można oprzeć. Bo badam Twe postanowienia. Czyhają na mnie grzesznicy, żeby mnie zgubić. Ja przestrzegam Twych napomnień. Zobaczyłem, to zdanie mnie też utkwiło, ten 96 werset. Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice. Twoje przykazanie sięga bardzo daleko. Wszelka doskonałość ma swoje granice. Ale Twoje przykazanie sięga bardzo daleko. Nie jest to łatwe sformułowanie. Natomiast myślę, że zmierza w kierunku jakichś ludzkich dzieł, które mogą się mienić doskonałymi. Tak. No i to jest jeden z trudnych fragmentów. W tym sensie, że był nazwany. Aha. No właśnie. Ale to ma jakieś swoje granice. Tu chcę pokazać, że są nawet ludzie postrzegani jako tak bardzo doskonali, ale to ma swoje granice jednak. W kontraście tej niezmierzoności Boga, no to znika, nie? No i jeśli dobrze złapałem główny fragment, to główne przesłanie całego psalmu 119, albo taka kwintesencja całości, jest w 92 i 93 wersecie. Gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą, byłbym już zginął w mej nędzy. Nie zapomnę na wieki Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Byłbym zginął w mej nędzy. Przez nie dałeś mi życie. Nie? I to jest jakaś kwintesencja. I też dzisiaj zacząłem też mówiąc o tym, że słowo to życie w kontraście do egzystowania. Nie? Bo niektórzy egzystowanie materialne, na tym łez po dole, nazywają życie. A to nie jest życie, tylko jakieś funkcje biologiczne, które nazywa się życiem, które trwają. Natomiast życie prawdziwe, życie rzeczywiste jest tu ulokowane. W Bogu i Jego Słowie. Szczęśliwe życie, wieczne życie, nieskończone przy naszym Bogu. Tak. Amen. Kochani, tyle na dzisiaj. Pozwólcie, że jeszcze pomodlę się. Dziękujemy Boże za ten czas pochylania się nad Twoim Słowem. Dopomóż, aby te myśli, te zachęty z Twojego Słowa były naszą rozkoszą, byśmy jako pielgrzymujący do domu uczniowie Chrystusa karmili się, rozkoszowali się tym Słowem, dążyli do Niego, lgnęli do Niego, byli w Nim zanurzeni, pogrążeni, by ono miało przemożny wpływ na każdą sferę życia. Ale prosimy Boże, byś Ty dotykał się do tego naszego dociekania, byś Ty był w tym naszym poszukiwaniu tych pereł, poszukiwaniu wartości, poszukiwania sensu, poszukiwania zastosowania na naszej drodze. Bo tylko Ty ożywisz to Słowo, sprawisz, że będzie ono dla nas działać i będziemy tym ziarnem w dobrej glebie, które wydaje plon. Daj nam, Boże, mądrość, otwarte oczy, dopomóż słuchać ze zrozumieniem i być tymi, którzy są blisko naszego Pana, Pana Jezusa, który jest wszelkim źródłem tego oświecenia, tego pokarmu. Dziękujemy, Boże Ojcze, za te cudowne postanowienia w Chrystusie dotyczące naszego zbawienia i tej potężnej roli tego Słowa spisanego, które w tym procesie bierze udział. Wywyższamy Cię, za to uwielbiamy w drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela. Amen.